Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na film poświęcony moim perfumom. Trochę tego tutaj jest, ja bardzo lubię perfumy, lubię zapachy, uwielbiam na co dzień się po prostu popsikać, od razu lepiej się czuję i mam w swojej kolekcji teraz tak naprawdę różne perfumy i trochę z wyższej półki i trochę tańszych, więc dla każdego będzie coś dobrego. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tych perfumach, zrobić taki update. Robię taki update mniej więcej co roku i widzę, że zawsze ten film się Wam podoba, że go chętnie oglądacie, więc dzisiaj postanowiłam do Was przyjść znowu z takim filmem, ponieważ dużo się zmieniło i praktycznie wszystko chyba wymieniłam, prawie że, więc po prostu dzisiaj opowiem Wam, co obecnie mam i używam. I zacznę od perfum, które akurat nowe na pewno nie są i to są perfumy Hugo Bossa Woman. Ja bardzo lubię Hugo Bossa, wydaje mi się, że ich zapachy to są takie dosyć uniwersalne zapachy, które podobają się bardzo wielu kobietom. Na pewno nie wszystkim, bo wiadomo jak to jest, ale po prostu bardzo wiele kobiet obraca się za tymi zapachami, no i są po prostu przepiękne. To są takie zapachy, na przykład to Woman, które tutaj konkretnie mam. To jest zapach takiej kobiety silnej, takiej trochę bizneswoman, ale jednocześnie takiej niezależnej, takiej gdzieś tam z takim sportowym szykiem, bym powiedziała, taka kobieta w mieście. Tak mi się kojarzy. Bardzo przyjemny zapach. I to, co mi się właśnie mega podoba w tych ogólnie Hugo Bossach, to to, że one się bardzo dobrze trzymają. Naprawdę to są takie perfumy, które nie kosztują fortuny, bo tak naprawdę to nie są perfumy pokroju Lancome. One są droższe, ale nie aż takie drogie. Tutaj będę na telefonie Wam czytała właśnie szczegóły, natomiast po prostu, no, jak za tą cenę, znaczy jak za tą cenę. Po prostu się świetnie trzymają i to bardzo w nich sobie cenię. Teraz właśnie Wam przeczytam, jakie nuty zapachowe tutaj są, ponieważ nie będę strzelać, bo nie jestem w tym najlepsza. Powiedziałam Wam, jakie są moje wrażenia, jeśli chodzi o te perfumy, czyli taka, tak jak tutaj zresztą w opisie pisze, siła, pewność siebie, kobiecość, styl, nowoczesność. No i tak właśnie odbieram te perfumy. Jednocześnie często jak perfumy są opisywane jako kobiece, to drapią mnie w gardło, na przykład Playboye, bardzo nie lubię tych zapachów. Ale to jest kwintesencja takiej elegancji i właśnie kobiecości. Dobra, i przechodzę do składu. Głowa to są cytrusy, kumkwat, pomarańcza, mandarynka, jabłko. Serce liang liang, passiflora, frezja. I podstawa to piżma, wanilia, cetr, korzeń irysa, drzewo sandałowe, grupa zapachów owocowe, kwiatowe. I tak jak możecie zauważyć, to jest tak naprawdę taka mieszanka. No są określane jako kwiatowo-owocowe, natomiast są właśnie i kwiaty i owoce. To są chyba takie jedne z najczęściej tych popularnych perfum, które się wielu osobom podobają, ale w podstawie jest piżmo, wanilia, więc jest taka właśnie mieszanka i chyba to sprawia, że te perfumy tak naprawdę tak wielu osobom się podobają. Pomimo, że mam dopiero takie zużycie, no powiedzmy nieduże, to uwierzcie mi, że uwielbiam je i na wszystkie okazje ich używam i zawsze jestem pewna, że po prostu będą się świetnie trzymać. I jeśli chodzi o tego Hugo Bossa, to on kosztuje w Sephorze 275 zł za 50 ml w cenie regularnej. Teraz akurat jest na promocji za tam niecałe 200 i trochę doznałam szoku, bo myślałam, że trochę są tańsze te perfumy. Natomiast wiadomo jak w Sephorze, ja polecam Wam zapachy kupować w Superfarmie bądź w Hebe albo w Rossmanie, chociaż w Rossmanie mam wrażenie, że jest mały wybór tak naprawdę. Natomiast po prostu to wtedy mam pewność, że to są oryginalne zapachy, no bo nie wierzę takim teoriom, że w drogerii takiej jak Rossmann czy Hebe byłyby podróbki, bo niektórzy tak mówią, dlatego że są ogromne różnice między Hebe a na przykład Sephorą. Wiadomo, że w Hebe nie macie najnowszych zapachów. No ale na przykład jeśli chcecie tego Hugo Bossa kupić, to możecie go spokojnie dać w Hebe czy w Superfarmie i ja go naprawdę w dużo niższej cenie kupiłam, już nie pamiętam w tym momencie, ale na pewno w dużo niższej cenie. I kolejny zapach to jest Escada i to jest zapach nie dla każdego. Ja widzę właśnie tutaj, czytam teraz opinię, że po prostu dla wielu osób to jest za słodki zapach. Ja kocham Escadę, bardzo dobrze się czuję w słodkich takich typowo owocowych perfumach. Nie lubię takich ulepków typu ciasteczko, wanilia, ale te owocowe, arbuzowe, no to są totalnie moje nuty. Wiem, że nie jest to ambitny zapach, że tak powiem, natomiast no ja się dobrze w nich czuję, więc po prostu używam i Escady uwielbiam. Escada to jest znowu taka marka, która trzyma się na moim ciele świetnie. Po prostu moja skóra się z tym lubi i uważam, że w takim razie też warto je kupować. 100 ml będzie kosztowało około 170 zł, tak na wizażu pisze. I jest to oczywiście taki słodki, letni zapach, to jest Escada wersja Miami Blossom. Świetna butelka, po prostu tak przyjemnie się trzyma w dłoni, idealnie się wpasowuje. I
No jest to po prostu taka eskapada owoców. Kojarzy się od razu z plażą, z latem, ze słońcem. Od razu mam lepszy humor, jak to wącham. Naprawdę. I nawet na mojej skórze się to fajnie rozwija i z czasem trochę łagodnieje, ale nadal jest wyczuwalny. Więc też uważam, że jest to jakby pewną oznaką, że perfumy po prostu są dobre. Nie lubię, jak perfumy są takie płaskie i cały dzień po prostu się nie rozwijają. Jeśli chodzi o nuty, tutaj mamy arbus, pomarańcza, nuty serca ananas, gardenia tahitańska, jaśmin, tuberoza i bazą jest sandałowiec i piżmo. Więc same widzicie już po tym opisie, że on będzie słodki. Dlatego dziwią mnie takie właśnie opinie na wizażu, że po prostu, no widząc, że jest to po prostu z kategorii słodkich zapachów, osoby, które nie lubią słodkich, go kupują i potem piszą, że im się nie podoba, bo jest słodki. Nie ogarniam tego, no ale ja uwielbiam o takie właśnie zapachy, które przywozą mi słońce na myśl, właśnie owoce, lato, gorąco, beztroskę i uwielbiam. Uwielbiam, także ten bardzo mi się dobrze sprawdza. I kolejny zapach, który po prostu bardzo szybko prawie że zużyłam, bo tutaj zostało mi mniej niż połowa, to jest Guess Der. Perfumy, które ja kupiłam w Rossmanie za 100 zł na promocji, tak mi się wydaje, ale widzę na internecie teraz, że możecie je nawet taniej dostać za 70 zł na Notino na przykład. Nie wiem, czy kupujecie na Notino, czy to są oryginalne perfumy, czy nie, możecie mi dać znać. W każdym razie po prostu fantastyczny zapach, który również jest kobiecy. Ale tak jak tamte eskady kojarzyły mi się totalnie z latem, tak to jest taka kobieta wiosną. Nie dlatego, że to jest eskapada kwiatów z kolei, chociaż jest to bardziej kwiatowy zapach, ale po prostu jest taki właśnie bardziej z nutką świeżości i nadal takiej kobiecości. Po prostu jest przepiękny, ja go bardzo dużo używałam właśnie w okresie letnio-wiosennym, bardzo mi się podobał. Jest taki troszkę zmysłowy, ale jednocześnie no właśnie nie drażni mnie, bo ma też tą nutkę świeżą. I tutaj w składzie mamy kumkwat, kwiat cytryny, kwiat jabłoni, w sercu róże, kwiat kaktusa i jaśmin i podstawą jest piżmo, nuty drzewa i kokos. Więc jest to taka kategoria niby kwiatowo-drzewna. Ja tu nie czuję za bardzo tej nuty, chociaż nie, faktycznie. Jest to kwiatowo-drzewna, bo te kwiatowe chyba są troszkę lżejsze i genialny zapach. Jeśli chcecie coś takiego niestandardowego, bardzo mi się podoba, także polecam. I kolejne perfumy to jest Nike Five Elements i to są genialne, tanie perfumy, które możecie dostać praktycznie wszędzie, w Rossmanie, w Hebe, które po prostu kosztują właśnie niedużo. No nie są też z tej serii typu BS, że kosztują dwie dyszki, bo kosztują tam około 70 zł, ale bardzo często są na promocjach w Rossmanie. Ja swoje kupiłam za około 40 zł, a biorąc pod uwagę, że tu jest 150 ml i że mam je bardzo długo, chociaż teraz to już się kończą z tego co słyszę, no to naprawdę ta cena jest bardzo niska, mega się utrzymują. Po prostu mega się utrzymują, to jest niesamowite, że perfumy w tej cenie mogą się tak dobrze trzymać na skórze. Nie są jakieś super rozwijające się, więc to też nie są perfumy, które od razu wiecie, będą jak z wyższej półki. Natomiast nie są też, nie jest to taki typowy zapaszek tanioszka. Wiecie, jak to nieraz te tanie perfumy potrafią pachnieć albo i nie pachnieć. Więc bardzo, bardzo je lubię, bardzo je lubię na co dzień. Jak nie wiem czego użyć, często ich używam i one mi się kojarzą z młodą dziewczyną, taką niezależną, wchodzącą może w biznes już trochę, ale nadal jeszcze taką sportową. Mam nadzieję, że mniej więcej załapałyście o co chodzi. Ale tak, to jest taki zapach już kobiecy, ale nadal jeszcze taki młodzieńczy i trochę z nutką tego sportu. Takiego sportowego stylu, takiego miejskiego. Więc no, tak, powiedziałabym, że coś takiego. I te perfumy, bardzo mnie zdziwiło to, że tutaj jest nuta truskawki, truskawka, malina, mandarynka. W ogóle tego nie czuć, to jest w nucie głowy, powiem wam, że w ogóle tego nie czuć, one nie są słodkie. Może jakbym się bardzo skupiła to gdzieś tam w tle. Jaśmin, róża, lilia, paczula, piżmo. Natomiast to jest taka mieszanka, która no naprawdę w ogóle nie jest słodka. Aż się zastanawiam teraz, czy na wizerzu ktoś sobie nie pomylił tych nut zapachowych i nie dał z innych perfum, bo one są właśnie bardziej, wiecie w jakim stylu? Z Avonu są takie perfumy, które pewnie wszyscy znacie, takie właśnie dla młodych dziewczyn. No w każdym razie też je polecam, bo są po prostu świetne jak w tej cenie i tak jak mówię, ja kupię na pewno jakieś inne zapachy, bo to jak one się trzymają w tej cenie, to jest po prostu niesamowite.
I kolejne perfumy to już będą bardzo, bardzo tanie propozycje, które jednak genialnie mi się sprawdzają i to są perfumy Lane. Ja perfumy Lane tak naprawdę poznałam dzięki swoim kumpelom z pracy, które po prostu polecały, a ja cały czas byłam na nie, bo jeden taki flakonik kosztuje 14 zł i bardzo mi się to kojarzyło z takimi tanimi perfumami, które ani ładnie się nie pachną, tak naprawdę ani się nie utrzymują, no ale dziewczyny mówią, ale że super, że się tak świetnie utrzymują i tak dalej. Mówię, no dobra, za 14 zł najwyżej sobie postawię na toalecie, będzie jako odświeżacz. I zamówiłam z nimi dwa opakowania, ale miałam okazję wąchać bardzo dużo, bo my wtedy zrobiliśmy ogromne zamówienie, przyszło nam to wszystko do biura, wszystko otwierałyśmy, wąchałyśmy, porównywałyśmy z oryginałami, jeśli ktoś akurat miał. I jestem po prostu mega pozytywnie zaskoczona. Po prostu te perfumy można kupować i używać bez wyrzutów sumienia, bo takie opakowanko kosztuje 14 zł. Jak już sobie wypróbujecie i chcecie, to można większe kupić, też tam w jakiejś naprawdę niewielkiej cenie. I to są perfumy inspirowane oryginalnymi zapachami, więc no, dla mnie nie są to podróbki. Ponieważ to nie są, jak widać, no nawet opakowania są inne, po prostu producent pisze, do czego jest zbliżony ten zapach. To są właśnie perfumy Lane, które postaram się podlinkować Wam na dole. I ja mam na pewno tutaj zapach, jeden z tych zapachów to jest jakaś Escada, ale właśnie ja już nawet nie pamiętam jaka. Natomiast jest to na pewno w stylu Escady, a drugi z tych zapachów to jest Acqua di Gioia. Acqua di Gioia, powiem Wam, że od razu poznałam, chociaż nie miałam tego zapachu, tylko wąchałam w Sephorze, wiedziałam, że to jest taki zapach, który mi się podoba, który chciałabym mieć. Natomiast u cioci będąc, miałam tą swoją wersję i ona miała oryginał i porównałyśmy. No oczywiście oryginał ma większą głębię taką, jednak jest coś więcej w tym zapachu, nie? Natomiast tak czy inaczej one się świetnie utrzymują, są na różnym poziomie tak naprawdę zbliżone do oryginałów. Niektóre są bardzo podobne, a niektóre są tak odległe, że po prostu aż z koleżanką właśnie tego Hugo Bossa, którego Wam pokazywałam, koleżanka zakupiła i w ogóle byśmy normalnie nie poznały, że to jest ten zapach, więc różnie bywa, ale tak czy inaczej są piękne, wiadomo, że też się tak nie rozwijają jak oryginalne, drogie perfumy, aczkolwiek ładnie pachną, długo się utrzymują, co jest bardzo dużą zaletą. Bo po to używam perfum, żeby po prostu się dobrze w nich czuć cały dzień, a nie żeby tylko jak wychodzę z domu, żebym je czuła. Więc nienawidzę nietrwałych perfum, więc te mogę Wam jak najbardziej polecić. No i co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, fajnie sobie kupić oryginał, jeśli macie jakieś ulubione perfumy, no i mieć też taką małą, tanią wersję, którą można na przykład, nie wiem, zabrać w podróż, bo nie żal jak się z buteleczka stucze, albo po prostu używać jak szkoda Wam tych drogich perfum, bo wychodzicie na chwilę do Lidla, ale macie ochotę się czymś psiknąć, no to nie wiem, ja lubię mieć po prostu i drogie, i tańsze do wyboru, więc bardzo mi się te podobają i z tych Lanych na pewno będę więcej korzystać, tym bardziej, że dostałam jeszcze takie perfumy Lane, to jest firma Mi, Mi perfumy Lane, ja mam numer 41, to jest akurat Gucci Guilty, niestety nie wiem jak pachnie oryginał, bo po prostu nie miałam okazji nigdy wąchać, więc tutaj Wam nie powiem, czy są podobne, czy nie. Ale są niesamowite i te są jeszcze bardziej trwałe niż tamte, które Wam pokazywałam wcześniej, to jest właśnie inna rozlewnia, też postaram się podlinkować na dole. I powiem Wam, że po prostu użyłam go kiedyś do pracy i byłam przekonana, że po prostu on wywietrzeje jeszcze w trakcie, kiedy będę w pracy, a jak wieczorem się kładłam na łóżku czytać książkę, to jeszcze gdzieś tam mi zalatywało, więc po prostu mega, naprawdę, za takie ceny można kupować. I na koniec zostawiłam dwa flakony perfum, które po prostu tak średnio lubię i pierwsze to jest mój całkiem świeży nabytek, to jest Calvin Klein. Calvin Klein ma takie dosyć, powiedziałabym, podstawowe zapachy, chociaż nie znam wszystkich, ale znam wiele, bo albo ktoś ma, albo ja wąchałam, Adam też często tych Kleinów używa i to są takie zapachy, powiedziałabym, przyjemne, ale na przykład tak jak ten Calvin Klein, to jest Endless Euphoria, to jest taki zapach dosyć powtarzalny, on jest bardzo ładny, tylko po prostu często gdzieś tam się powtarzają takie nuty. On jest bardzo taki wiosenny, to jest esencja właśnie wiosny, kwiatów, coś takiego, ale z taką lekką nutką słodyczy, więc jest troszkę ciekawszy. No i jak ja to powąchałam na początku, to mówię, wow, fajny zapach, spodobał mi się, zaraz Wam przeczytam też nuty zapachowe. One też nie są drogie tak naprawdę te zapachy, bo Calvin Klein, no to też nie ma drogich tych perfum. Natomiast co mi się nie podoba, to, że po prostu one są mało trwałe, więc niestety Wam ich nie polecam. Możecie je kupić już za około 100 zł, za 100 chyba 50 tu jest mililitrów. I skład jest taki, głowa to jest bergamotka i mandarynka, serce róża, lilia i fiołek. I właśnie wydaje mi się, że ten fiołek
nadaje właśnie takiego czegoś ciekawszego w tych perfumach. I podstawa to bambus, piżmo i drzewo sandałowe. To jest kategoria owocowo-kwiatowe, więc no tak jak mówię, mi się to też kojarzy na przykład z Marc Jacobs Daisy, czyli pierwsze moje tak naprawdę takie drugie perfumy, które sobie kupiłam. One są inne, żeby nikt ktoś mi nie zarzucił, że mówię, że są takie same, ale tak jakby taka sama grupa. Taka lekka, kwiatowa, dziewczęca i taka tak naprawdę, która no bardzo często się powtarza. Tylko ten fiołek tak jakby nadaje takiej bardziej kobiecości tym perfumom, a nie dziewczęcości. Tak bym to określiła. Natomiast ze względu na trwałość po prostu niestety Wam nie polecę. I na samym końcu mam tak naprawdę perfumy La Rue de Rivoli, czyli perfumy z... Czekajcie, gdzie je kupiłam? W Reserved. Tak, w Reserved. Kupiłam je w Reserved, ponieważ one są bardzo ciekawe. One tutaj właśnie mają fiołek bodajże, na pewno mają winogron i na początku jak je pomacham, to myślę sobie, wow, jakie oryginalne perfumy, bo one pachną dosyć oryginalnie. Ale mają tutaj kilka po prostu takich komponentów, które są bardzo intensywne i aż uderzają do nosa. I tak naprawdę na skórze ciężko z nimi wytrzymać, ponieważ po prostu są takie, wiecie, fiołek jest mocny i na przykład winogron też jest bardzo mocny. Czy samo winogrono, czy liście winogrona, to są bardzo takie intensywne zapachy, które aż tak, wiecie, uderzają i tak naprawdę na mojej skórze to jest zapach nie do wytrzymania. Natomiast pachnie tylko przez chwilę. Tak naprawdę pachnie, nie wiem, w momencie, zanim ja dojadę do pracy, to już tych perfum nie ma. Dużo ich wypsikam, bo po prostu tak sobie je psikam, jak, nie wiem, nie wychodzę na długo i też mi ich nie żal, więc dużo tego psikam, ale nic to nie daje. No nie lubię ich, po prostu ich nie lubię, ale jak mam, to oczywiście zużyję, natomiast polecać Wam nie będę, więc niestety perfumy z Reserved na nie. I to wszystko, to cała moja kolekcja, tak jak widzicie, jest dużo zapachów, które bardzo lubię i które Wam polecam. Oczywiście piszcie mi, co Wy lubicie i co Wam się sprawdza też z tych zapachów, a koniecznie dawajcie znać, co macie trwałego, bo nie ma dla mnie nic gorszego niż właśnie perfumy nietrwałe. Dzięki, że byliście ze mną. Oczywiście kciuki są mile widziane jak zawsze i do zobaczenia w kolejnych filmach.